No witam, witam. Czas na kolejną porcję Snapa. Tym razem Infinite wbity szybciutko, bo już w trzecim dniu sezonu. A dokonałem tego minimalnie zmodyfikowaną talią Lambiego. On grał Ravonne, ale wiedząc jakie zmiany nastąpią w patchu, uznałem, że Ravonna traci sens, więc zawczasu ją podmienię na White Widow. W roli pierwszoplanowej nowa karta sezonowa, Blink, a w roli drugoplanowej, acz zauważalnej, kolejna nówka Nocturne. Kod do talii w opisie. Jedziemy! No dobra, zwycięski pojedynek oczywiście. Na razie zwycięski pas. Silky Smooth? Może. Przekonamy się. Nic. Trzymamy Psylocke. By the way, widzicie, gram jeszcze przed update'em. Więc siła 1. Zrobimy tak. Trudno. Dostaniemy kamień. Życie. Kamień przeżyjemy. Natomiast teraz, ponieważ zagraliśmy Psylocke, w turze czwartej mamy 5 punktów energii, więc gramy Blink. I no, jest tu całkiem sporo fajnych opcji. Co nam dasz? Miło. Miło, zdecydowanie miło. Zagrajmy sobie zatem... Zastanawiam się... Może lepiej Nocturne i Jeff? No, spróbujmy w ten sposób. Hello, so happy. Okej. No dobrze. 22. Ja będę miał 9 plus 13. No. Czyli remis mówisz, tak? To nie wiem, czy jestem tym zainteresowany. Może lepiej zrobić tak. Tak. I tak. Kurczę. Ciężka sprawa. Ale może wystarczy. Czym ty tu możesz mnie przebić? Na jakimś randomowym czymś. No, Doom. To będziesz mieć 7. Chyba wystarczy. O fuck. No. Mamy Fuxa. Chociaż w sumie nie byłoby tak... A nie, dobra. Cannonball by mu wywalił. Wywalił szóstkę. No, byśmy przegrali. Dobrze, git. Quake prawie nam pokrzyżowała szyki. No, ale koniec końców randomowa Storm pomogła, więc bogowie RNG sprzyjają. Ale tak, manewr z Quake, muszę powiedzieć, że u oponenta bardzo, bardzo dobry. No. Sprytny, wredny. A propos wrednych. Się wzięli na ten Savage Land. Dobrze. Nie mam nic. Oho. Nocturne lubi to. Spróbujmy. Nie zagrasz dwóch kart, prawda? Nie zagrasz. To ładnie.
Dobrze, następnie mamy 4. Więc zagrajmy sobie. Zagrajmy sobie tak. O kurde. Niezłe kombo. Naprawdę niezłe kombo. No i pytanie, czy... Pytanie, czy to jest dobry pomysł, no... Dobra, zaryzykujmy. Zobaczymy, co zagrasz. Wiecie co, w tej sytuacji myślę, że zrobimy tak. To jest chyba najsensowniejsza opcja. Oczywiście nie kończymy gry. Wywalimy Thora. No chyba, że się zapcha tutaj, to ubijemy Thora, ale... Nie, wywalimy Thora. Are ye worthy? Dobrze. No i teraz pytanie. Czy... Jestem w stanie w ogóle jakkolwiek... Osiemnaście, 23. Jeszcze 4 mi przyjdzie. Może wystarczy. Zobaczmy. No i. Haha! Dobrze. Precyzyjnie wyliczone. Victory. Trzy kostki. Bardzo proszę, 3 kostki. Lecimy od razu z Nebulą. Ogólnie u nas nie ma problemu. Tu nie ma żadnych ongoingów, więc nie sprawia. No zobaczmy, czy jest to symptomatyczny Seba. Kombo, jakby co mamy. Na turę trzecią i czwartą. I jeszcze mi ładujesz Hulka. Fajnie. Jeff. Ale się nie podpalam, bo już mnie korci, żeby snapować. Ale się nie podpalam. No, panie kochany, co z tobą? Mam mu snapnąć? Nie, boję się, trochę za wysoko jestem. Okej. Co mi tu możesz dać? W najgorszym razie, najgorszym Nocturne, a tak to same... Same kozaki.
No wiesz co, ależ masz... Dobrze, no to jak tak, to łap i jeszcze pójdź na lewo. Jak się tak bawimy, to proszę. Dziękuję. Lewa raczej wygrana. Zrobimy tak. I myślę, że... Nie, myślę, że zrobimy po prostu tak. I nie będziemy kombinować. Knowledge is power. O, było snapować. Ale spokojnie. Dzięki temu mam kolejny meczyk. Masz żółwika. Ostatnia kostka. Czy się uda? No oby. No ale liczę się z tym, że może jeszcze trzeba się będzie chwilkę pomęczyć. O, niedobrze, jeszcze dostajemy jakiegoś zawodowca. Myślę, że zrobimy tak, bo... O-o. Sens, czy logika za tym... Logika stojąca za tym zagraniem jest taka, że nikt nie chce tutaj kompulsywnie zagrywać kart. Żeby sobie nie nabijać tych kolejnych... kolejnych sentineli. No, więc... I wiesz co zrobimy, chłopie? Zrobimy tak. Oho. Behold my mighty hand. No i pytanie, czy... No zaraz zobaczymy zresztą. Myś... Kurde. Spróbujmy tak jednak. Minions to me. Behold my mighty hand. I am Iron Man. Co mówiłem? Żegnam. Escaped. Ale to mu się po prostu idealnie złożyło. No, idealnie zagrany modok. Rzadko się zdarza takie coś. Żeby sobie móc jeszcze ładnie od razu podmiankę zrobić na hele w jednym ruchu. No, nie no, master ruch, naprawdę. Nie wiem, czy mocno fuksiarski, trochę pewnie tak, no. Samo ułożenie, które do tego, które to umożliwiło, już jest fuksiarskie. Ale przytomność umysłu, no trzeba pochwalić. Dobra, tradycyjnie
Psylocke w trzeciej. No i pytanie, czy dojdzie jakaś fajna piąteczka. Doszła jakaś fajna piąteczka. Jest to Vision i jego sobie zagramy tu. Tu pewnie Venom. Dokładnie. No i teraz bardzo zasadne pytanie. Czy ja jestem w stanie to wygrać? No, może zagrać tylko no na przykład tego 20 ileś tam punktowego Venoma 21-punktowego. Target locked. Może go zagrać sobie na środek równie dobrze. Spróbujmy zrobić takie coś. Nie no, pewnie zagra tu. Pewnie zagra... Cut off one head, two more shall take its place. No wiecie co? Ale w sumie jakby trafił Venoma, to co? Lepiej by było? No nie. Ech. No już jednego brakowało. Dobra, bo się rozkojarzam. Tutaj trzeba było wiać w tym poprzednim pojedynku. Nie miałem żadnych realnych szans na zwycięstwo, więc nie wiem czemu zostałem. Dobra, spokojnie. Skup się, chłopie. Nebula. 3 piątki w łapie. Zobaczmy, co tam masz. White Widow. Zwiększmy sobie szanse w Asgardzie. Mhm. Może się przydać jeszcze. Więc do łapy. Też coś. Wiecie co? Naprawdę. Daj tam coś fajnego. I podmienisz mi na Nocturne na przykład. No jest to możliwe. Albo na Jubilee w Nocturne. Też możliwe. Coś zaraz się przekonamy. Doom rules all. Aha. Okej. Tego się nie spodziewałem i mamy lekki problem. Ale spoko, zróbmy tak. I am Iron Man.
Zróbmy tak. Behold my mighty hand. No zobaczmy. No właśnie. Victory. Myślę, że Tribunal by nie pomógł. Może nie dobrą? Nie, no na pewno dobrą. Zawsze dobieram. Okej, teraz mi się marzy White Widow. Day. No day. No nie, ale psuję. Wszystko psuję. A zróbmy tak. Zobaczymy, co się wydarzy. Intrygujące. Aha! No to przykro mi. To robimy tak. To robimy tak. I tak. I tak. Jeśli tylko nie zapchasz środka, a myślę, że nie. Myślę, że jeden slocik przynajmniej zostanie. To masz problem. Nie snapuję, żeby nie uciekł jeszcze. Proszę przyjmie. Czy on teraz może coś zagrać oczywiście? No tak. Snowguard ratuje sytuację. Siedem. No dobra, ale zaraz, czy ja to mogę wygrać w ogóle? Tak szczerze, czy ja to mogę wygrać? Gdybyśmy zrobili w ten sposób i podmianka Psylocke na Cannonballa. No nie, nadal. Było 10. Nie.
Nie. Niestety. Kurde, już się cieszyłem, zapomniałem, że przecież ma Snowguard w odwodzie. Dobra. Cztery kostki. No zobaczmy. Tylko nie blink. Spoko. W sumie. Mogło być gorzej. Tutaj Jeffik. Zobaczmy, z kim gramy w ogóle, bo na razie jeszcze z niczym się przeciwnik nie zdradził. Wave. We are the future. No to tak. Zrobimy to. Może wyciągniesz kolejną White Widow. Następnie pójdzie Blink. Okej. No. Nocturne by się przydała wcześniej, żeby móc tutaj straszyć zakończeniem gry, no ale życie. Doom rules all. Git. Następnie zagramy sobie tak. Doom rules all. No dobra. Zastanawiam się. Chyba tak. I tak. Szkoda, że się przesunął. Jak to? Aha, bo wrócił. O Jezus Maria. Nie pom... Ale ślepak. Nie pomyślałem, że przecież on wróci. Chce się... Dobra, że White... Głupie to było strasznie. Myślałem, że ten Vision zostanie. Zapomniałem, że przecież White Widow wróciła i... będzie podmianka. No cholera jasna. No i znowu wracamy. Przypominam, że już jedna kostka była. Dobra, dawaj.
Intrygujące. Jeff. O, a to ciekawe. Gramy Nocturne. Szczerze. Zagrałbym to. Teraz jak już trochę potraciłem, to mam tryb szaleńca. Wymienimy sobie White Widow na... A, to nie, to zaraz. Bo może być Doom, to nie traćmy tej piątki. Więc zróbmy tak. We are the future. No dobra. I w tym momencie robimy tak. Wywalamy dwunastkę, czyli będziesz mieć... zakładając, że chciałbym się przesunąć. To by było 16-20. Ha! Victory. No... Nie mógłbym się przesunąć, ale dobrze. Dwie kostki wleciały. Cztery kostki. Nawet mnie nie denerwuj. Nic. No, halo, halo. Destroy? Przekonamy się. Na razie pas u nas. A nie. Phoenix Force. Dobrze. Pytanie, czy dobra ładnie wszystko. I co nam zniszczy? No bo na pewno zagra coś na prawo. To jest zbyt kusząca opcja. Chociaż z trójką to tam jest Venom, czy zapewne Phoenix Force to dopiero czwórka. Może nie mieć jeszcze karty. O, chyba ktoś nie dobrał. Wait a second. Co mu zniszczyłem? No dobrze. Co w zaistniałej sytuacji? Zróbmy tak. I tak może? Przekonajmy się. O, wracaj tutaj. Tak, jest Phoenix Force w Multiple Mana. Dobra.
tym momencie... No Cannonball nie. Cannonball bardzo zły, bardzo złym pomysłem jest. Co mógłbym tu zrobić? Jubilee? W kogo? No dobra. No nie jest jakoś ultra najgorzej. Więc... Może tak? I... Co? I... A jeżeli tam jest Shang-Chi? Nie ma. Dobra. No, uff. Nie starczy. Trochę zadrżałem, ale git. Victory. Teraz oczywiście myślę, że było snapować. Ale spokojnie. Nie możesz mi dać bota. Na sam koniec. Ej, co to za plaga? Dali psy spokój. No chyba, że to zwykły movement jest, ale... Nie, 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 no. Kto tak wysoko gra zwykłym movementem? Chyba nikt. To musi być Phoenix Force, ale czemu tu? Dziwne rzeczy. No nic. Jubilee, Blink. To chyba jest zwykły move. Nie, 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 nie. To jest nieodpowiedzialnie rzucona Ghost Spider. Dobrze. Proszę. Może być. O, proszę. Czy to będzie Vision? Nie dowiemy się. No i cóż, znowu jedna kostka. Błagam, skończysz moje cierpienia. Daj mi tę kostkę i... rozejdziemy się w pokoju. Tutaj znowu combo. Trzecia, czwarta tura. Więc zrobimy tak, bo na pewno chcesz dostać minus 4 punkty, a ja dostanę coś superowego. Proszę. Oczywiście od razu się proszę o strzała tutaj, ale o. Czy no w sumie to... Hmm.
W sumie to już w tej turze mogę zagrać, więc tak zrobię. Ciach. I ciach. I dostanę... Zobaczymy co. Vision byłby spoko. Doom też nie najgorszy. Kanon był mniej chętnie. Bo się zmarnuje po prostu teraz. O, dziękuję. Shanna? Aha, to miło w sumie, bo teraz mi go nie ubijesz na pewno. Dziękuję uprzejmie. Następnie sobie w takim razie zagramy tak i tak. Okej. Spoko. No i uwaga. Teraz gram ci tak. A nawet tak. Nie czekał stąd death. No i co? Przegrywasz w trzech lokacjach, możesz zagrać jedną kartę. Dokładnie. Ja mogłem dwie. Jubilee w jednego z tych mocarzy, no i Jeffa, bo Jeffa można zawsze. Uff. Mamy. W końcu. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc gidżyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.